Temat szpitala zdominował obrady 19. sesji Rady Powiatu Kozińskiego, która odbyła się w poniedziałek 24 lutego. Dyskusja w tym temacie trwała około 3 godzin, a w jej trakcie poruszono wiele kwestii związanych z Kozińską Służbą Zdrowia. Wiele z nich omawiano nie po raz pierwszy. Okazją do dyskusji była m.in. uchwała w sprawie powołania nowej Rady Społecznej Szpitala. Do jej składu zaproponowano na przewodniczącego Józefa Grzegorza Małaśńskiego jako przedstawiciela starosty, Artura Materę jako przedstawiciela wojewody, Mirosława Górkę reprezentującego Radę Powiatu, a także Mirosława Sekuę, Mariusza Prawdę, Justyne Wdowiak i Marcina Gaca. Część radnych miała wątpliwości odnośnie tego składu. Stanisław Orzechowski mówił, że chciałby mieć okazję wysłuchania kandydatów i poznania ich kompetencji. Podobne stanowisko. Przedstawił Zbigniew Sitkowski. Pytał też, dlaczego w składzie nie ma przedstawiciela gminy Kozienice. W podobnym tonie wypowiadał się radny Jerzy Śmiech, podkreślając, że to muszą być osoby kompetentne. A w jego ocenie w Radzie Społecznej nie powinno być osób, które zasiadały w niej w poprzednich kadencjach. Przewodniczący Rady Włodzimierz Stysiak podkreślał natomiast, że nikt z żadnych nie ma podstaw i możliwości do tego, aby wytykać komuś niekompetencje. Z kolei wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki przypomniał, że Rada Społeczna jest organem opiniującym, a Rada Powiatu nie musi się z nią zgadzać. Ostatecznie uchwała przeszła przy 11 głosach za i 6 przeciw. Dwie osoby nie głosowało. Kolejna dyskusja dotyczyła sporu związku zawodowego pielęgniarek z dyrekcją szpitala. Pielęgniarki domagają się wypłaty należnych środków z funduszu socjalnego. Tymczasem w odpowiedzi otrzymały pismo, w którym dyrektor mówi o widmie zamknięcia placówki i likwidacji miejsc pracy. W ocenie Grażyny Ziłek, która rozpoczęła ten temat, taka sytuacja jest niedopuszczalna. Spora część dyskusji w tym temacie dotyczyła kwoty tego sporu. Z jednej strony mowa była o zaległych 70 tysiącach złotych, z drugiej zaś dyrektor mówił o milionie 700 tysiącach złotych, to z czego te rozbieżności tak naprawdę nie zostały do końca wyjaśnione podczas posiedzenia. Postanowiono natomiast, że starosta zorganizuje spotkanie z pielęgniarkami w tej sprawie. Następną omawianą kwestią była organizacja spotkania przedstawicieli powiatu i gminy w sprawie możliwej współpracy na rzecz szpitala. Postulowane podczas ostatniej sesji spotkanie, tudzież wspólna sesja oburat, nie doszła do skutku. Jak mówił Zbigniew Sitkowski, pismo z tą propozycją zostało wysłane w nieodpowiednim terminie, bo w piątek, tuż przed zakończeniem pracy urzędu. Z kolei Włodzimierz Stysiak mówił o całej komunikacji. W tym temacie i podkreślił, że spotkanie jest aktualne, ale w innym terminie. Przez kilkadziesiąt minut, podobnie jak na poprzedniej sesji, dyskutowano o formie tego spotkania. Po wielu wymianach zdań zaproponowano włoskie zespoły, w skład których weszliby starosta, burmistrz, przewodniczący obu rad i obu komisji zdrowia. Wspólna sesja mogłaby być kolejnym etapem rozmów. Raz jeszcze powiat ma się zastanowić, o jaką pomoc będzie prosił gminę Kozienice. Rozmawiano także o bieżących problemach. Jak mówił Roman Wysocki, w ostatnim czasie szpitalowi groziła ewakuacja. Na szczęście udało się usunąć usterki przy niewielkich nakładach finansowych. Problemem dla dyrekcji jest także wzrost płac w związku z podniesieniem stawki minimalnej. Wedle jego wyliczeń, tylko w styczniu szpital musiał zapłacić 200 tysięcy złotych więcej, a ryczałt póki co nie został zwiększony. Jego prognozowany wzrost jest jednak mniejszy od inflacji. Dyrektor przywołał też szpital w Pionkach, który w ostatnim czasie otrzymał ogromne wsparcie finansowe na inwestycje i zestawił je ze wsparciem, jakie otrzymuje szpital Kozienicki. Dyskutowano też co zrobić w budynku, z którego w tym roku wyjdzie firma Alecha Kompleks. W toku dyskusji pojawił się pomysł utworzenia kolejnego DPS-u. W trakcie poniedziałkowej sesji radni mieli uwagi także do pracy samego dyrektora. Waldemar Witkowski i Małgorzata Bebelska zwrócili uwagę na fakt, że nie przedstawia im potrzebnych danych finansowych i nie przygotował zestawienia rentowności poszczególnych oddziałów. Małgorzata Bebelska była także sceptyczna co do pomysłu utworzenia chirurgii oka jednego dnia, gdyż w okolicy taka działalność prowadzona jest od dawna i nie będzie to żadna innowacja. Nie wiadomo też, czy będzie rentowna. Ponadto na sesji poruszono temat drogi w secylu Brzuskiej. Na posiedzeniu obecni byli mieszkańcy tej miejscowości, którzy Złożyli petycję w tej sprawie. Jak zaznaczyli, droga ta nie była remontowana od kilkudziesięciu lat. Jak się okazuje, nie spełnia ona wymogu drogi powiatowej, jednak, jak podkreślił starosta Andrzej Jung, jest wola współpracy starostwa i gminy Głowaczów w tej sprawie. W trakcie posiedzenia radni przyjęli jeszcze dwie uchwały. Dotyczyły one zmian w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie na bieżący rok. Zmiany dotyczyły większości niewielkich kwot i miały przede wszystkim charakter porządkujący. Całe obrady potrwały ponad 3,5 godziny.